Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na dzisiejszym webinarze, na którym będziemy chcieli Państwu przybliżyć, zaprezentować jeden z produktów, który ma do zaoferowania grupa DP Cargo Polska. Chodzi o sieć pojedynczych wagonów i grup wagonowych. Ja nazywam się Andrzej Wyszyński i będę miał przyjemność poprowadzić na dzisiejszy webinar. Razem ze mną dzisiaj będą prezentować produkt specjaliści ze spółki DP Cargo Spedcol, bo ta spółka zarządza tym produktem. Jest z nami pan Krzysztof Chmielewski, dyrektor do spraw handlowych. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. I jest z nami pani Anna Kaleta, kierownik do spraw spedycji kolejowej. Dzień dobry, pani Aniu. Dzień dobry. Witam. Zanim jednak oddam głos specjalistom ze spółki DP Cargo Spedcol, chciałbym Państwu powiedzieć dwa słowa na temat trendu, który już od dłuższego czasu zarysowywuje się w polityce europejskiej bardzo mocno i ten trend, wydaje się, będzie kształtować już niedługo ramy prowadzenia działalności biznesowej. Chodzi o tak zwany ślad środowiskowy, który poszczególne sektory gospodarki odciskają poprzez swoją działalność. Zapewne większość z Państwa słyszała o najnowszym dokumencie w tym zakresie, chodzi o Europejski Zielony Ład. Unia Europejska ten dokument w ostatnim czasie wydała. Tu na tym slajdzie widzą Państwo główne założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Każdy z tych punktów ma swoją strategię, ma swoją politykę, która szczegółowo określa cele dla danego obszaru. Ja nie będę mówił oczywiście o tych wszystkich celach, bo tego jest mnóstwo. Ja bym chciał zwrócić uwagę na trzy aspekty. Bo Unia Europejska w ostatnim czasie bardzo mocno zastanawia się, w jaki sposób zmobilizować sektory przemysłowe do tego, aby one podążały w tym kierunku, który został nakreślony w Europejskim Zielonym Ładzie. I wydaje się, że Unia Europejska, i to się już dzieje, powiąże ślad środowiskowy z kapitałem. To Państwo pewnie też gdzieś odnotowali, bo wielokrotnie o tym była mowa gdzieś w mediach, że obecnie sektor wydobywczy, szczególnie jeśli chodzi o paliwa kopalne, no ma problem z pozyskaniem kapitału. Wiele banków odmawia po prostu inwestowania w tego typu aktywność, bo jest postrzegana jako aktywność tak zwana brudna. Wydaje się, że ta zasada w niedługim czasie zostanie rozszerzona też na pozostałe sektory, czyli kapitał zostanie powiązany mocno właśnie ze śladem środowiskowym. Drugi aspekt, o którym chciałbym powiedzieć, który też będzie wpływał mocno na prowadzenie działalności biznesowej, to Unia Europejska obecnie przeprowadziła bardzo wiele analiz, wyliczeń, jakiego rodzaju koszty środowiskowe czy też koszty społeczne wytwarzają poszczególne sektory gospodarki. I Unia Europejska dąży do tego, żeby te koszty były przeniesione na tych, którzy te koszty wytwarzają. Czyli wprowadzić zasadę zanieczyszczający płaci. I to wydaje się, że też będzie bardzo mocno wpływać na działalność biznesową. A trzeci element, o którym chciałbym tutaj powiedzieć, to jest Unia Europejska od 2023 roku będzie chciała wprowadzić zasadę raportowania nie tylko wskaźników finansowych, ale także wskaźników niefinansowych, czyli wskaźników środowiskowych, społecznych i zarządczych. Chcę ten obowiązek nałożyć na wszystkie firmy powyżej 250 zatrudniających, powyżej 250 pracowników, firmy publiczne czy też prywatne, firmy notowane na giełdzie i nienotowane na giełdzie, czyli de facto wszystkie firmy będą miały taki obowiązek. Nie jest jeszcze zdecydowane, jakiego rodzaju te wskaźniki będą raportowane, to jest obecnie dyskutowane na poziomie Unii i też krajów członkowskich, ale wydaje się, że ten fakt w 2023 wejdzie w życie. Co to oznacza? Oznacza to, że firma raportując te wskaźniki, no będzie postrzegana w taki, a nie inny sposób na rynku. Tak? Czyli innymi słowy, jeżeli jej aktywność w redukcji tak zwanego śladu środowiskowego i społecznego będzie znikoma, no to te dwa pierwsze aspekty, o których powiedziałem, będą mocno na tą firmę wpływać, czyli kapitał i czyli koszty. Wydaje się, że w taki sposób Unia Europejska będzie chciała zmobilizować wszystkie sektory, by podążały w tym kierunku. Jeśli chodzi o sektor transportu, Unia Europejska wydała w ostatnim czasie strategię inteligentnej, mobilnej, inteligentnej
mobilnej, inteligentnej sieci transportowej, gdzie jasno określiła cele redukcyjne związane z emisją gazów cieplarnianych. Do 2050 roku chce je zredukować w sektorze transportów o 90%. Główne kierunki, w jaki sposób chce to osiągnąć Unia Europejska, to chce promować te rodzaje transportu, które tą emisję mają najmniejszą, czyli ten ślad środowiskowy jest najmniejszy. I tutaj na scenę wchodzi kolej, która ma bardzo wiele do zaoferowania w tym obszarze, o którym wspomniałem. Poproszę o kolejny slajd. Jak tutaj Państwo widzą, to są wyliczenia z rynku niemieckiego, ale one de facto przekładają się na każdy rynek. Kolejowe przewozy towarowe emitują o 80% mniej gazów cieplarnianych w porównaniu do transportu drogowego. I są ogólnie bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o wszystkie rodzaje transportu, ale najwięcej można uzysku, jeśli chodzi o ślad środowiskowy, że tak powiem, pozyskać w momencie, kiedy przechodzimy z ciężarówki na kolej. Ta redukcja jest największa, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych. Tutaj też Unia Europejska bardzo mocno chce promować kolej na te dystanse powyżej 300 km, a transport drogowy traktować jako tak zwaną ostatnią milę. Taki jest cel i założenie tej polityki zrównoważonej, inteligentnej mobilności, o której wspomniałem wcześniej. Poproszę też kolejny ślad, kolejny slajd. Czy przełączymy na kolejny slajd? Bardzo bym prosił o kolejny slajd. Dziękuję. O, jest. Kolejowe przewozy towarowe generują o 50% mniejsze koszty zewnętrzne, też w porównaniu do transportu drogowego. Mówimy o kosztach zewnętrznych, to mówimy o kosztach związanych z hałasem, mówimy o kosztach związanych z korkami, mówimy o kosztach związanych z zanieczyszczeniem, o wypadkach drogowych, o wypadkach śmiertelnych. To są wszystkie te koszty, które Unia Europejska wylicza, które są generowane przez transport ogółem. No i tutaj kolej znowu jest liderem. Kolej te koszty ma najmniejsze, jeśli chodzi o wszystkie rodzaje transportu. Czyli innymi słowy, ten ślad społeczny, jeżeli chcemy w największym stopniu zredukować, no to tutaj kolej daje najlepszą alternatywę. Tutaj chciałbym teraz przekazać głos do pani Ani Kalety, która przedstawi Państwu produkt, który mamy do zaoferowania, który jest bardzo elastyczny, który pozwala łączyć też zalety w pewnym stopniu transportu drogowego, a na pewno pozwala wypełnić te aspekty, o których ja wspomniałem. Tak więc przekazuję głos. Pani Aniu, proszę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, iż mogę dzisiaj być tutaj z Wami i przedstawić Wam nasz produkt, pociągi liniowe, które mają już swoją historię, powstały ponad 11 lat temu. W roku 2010 przy współpracy trzech firm, DB Cargo AG, DB Cargo Polska oraz DB Cargo Spedcol, powstały z myślą i przede wszystkim dla klientów, którzy mają do przewozu wagony pojedyncze i małe grupy wagonowe. Jak również dla klientów, którzy rozważali zmianę transportu drogowego na kolejowy. I to, co cechuje nasze pociągi, to szybkość i regularne rozkłady jazdy. Na przedstawionym tutaj rysunku możemy zobaczyć ogólny zarys naszych pociągów. W kolorze zielonym jest oznaczony pociąg Silesia, kolorem niebieskim pociąg Mazowia i żółtym pociąg Morawia. Widzimy również oznaczone na czerwono nasze stacje główne, stacje rozrządowe, skąd następuje dystrybucja wagonów do stacji docelowych, do stacji docelowych początkowych. Bardzo nas to cieszy, że wzrost ilości obsługiwanych przez nas stacji jest procesem ciągłym i z roku na rok ta liczba obsługiwanych stacji rośnie. Bardzo nas to cieszy i w tym miejscu chciałabym podziękować wszystkim naszym klientom za zaufanie
I pokrótce chciałabym przedstawić poszczególne połączenia pociągów, w tym, bardzo dziękuję za zmianę slajdu. Pierwszy pociąg to pociąg Silesia. Właśnie od pociągu Silesia wszystko się zaczęło. I początkowo jedna, dwie, aktualnie 7 par pociągów codziennie realizuje regularne połączenia wagonów z Europy Zachodniej na Śląsk i odwrotnie. Mamy tu 4 stacje rozrządowe, stacja Wrocław, Sławięcice, Zabrze i Jaworzno. I to, co jest ogromną zaletą tego połączenia, to średni czas dostawy transportów. I tak z granicy niemiecko-polską w okolicy Wrocławia jest to około 12 godzin, w okolicach Sławięcic około 48 godzin, następnie w okolicach Jaworzna 72 godziny. Jest tu możliwość także przewozu z Europy Zachodniej i Południowej towarów na wschód, jak i odwrotnie. Jest tą możliwość daje nam posiadanie terminala DB Cargo Spetkol w Sławkowie Południowym i połączenia jego z linią szerokotorową PKP LHS. Ze stacji Wrocław-Gądów mamy taką możliwość nadawania wagonów do Poznania. I tutaj pociąg łączy się z pociągiem Silesia. Kolejne połączenie, pociąg Mazowia. Tutaj realizujemy 3 razy w tygodniu transport z zachodu do zachodniej Europy, poprzez stację rozrządową w Poznaniu, w Pranowie, do Polski, do stacji znajdującej się w Polsce centralnej i północnej. Kolejnym pociągiem jest to pociąg Morawia, który realizuje transport wagonów z Europy Południowej na Śląsk i odwrotnie. Pociąg zaczyna swój bieg w Sławięcicach i kończy w Bochuminie, gdzie kolejno wagony są rozsyłane do Czech bądź tranzytem przez Czechy i jadą dalej do krajów Europy Południowej. Średni czas z Bochumina do stacji znajdujących się na Śląsku to około 12-48 godzin, a do stacji w okolicach Wrocławia maksymalnie 72 godziny. W tym miejscu dziękuję Państwu. Chciałabym przekazać głos naszemu dyrektorowi handlowemu, panu Krzysztofowi Chmielewskiemu. Dziękuję. Witam wszystkich. To, co przedstawione było przed chwilą, to jest pewna sytuacja, która funkcjonuje obecnie. Oczywiście system, który posiadamy, sukcesywnie jest z roku na rok rozwijany. Ten rozwój jest możliwy także w ramach pojedynczych, indywidualnych uzgodnień z klientami, czyli nie musimy czekać na oficjalne poszerzenie sieci. Możemy stopniowo dołączyć poszczególne stacje, bocznice do istniejącej sieci. Na naszej prezentacji nie przedstawialiśmy jakby planów rozwoju na najbliższe lata, dlatego że tak naprawdę zależy nam, aby nasza sieć rosła razem z naszymi klientami i razem z ich potrzebami. A jak można, tak powiem, uzgodnić dokonanie takiego podłączenia bocznicy stacji do istniejącej sieci? No to już zależy od indywidualnych uzgodnień z klientem. Tak naprawdę przy tego typu działaniach bierzemy pod uwagę zawsze specyfikę stacji, specyfikę danej bocznicy, którą klient życzyłby sobie podłączyć do sieci. Bierzemy pod uwagę typ bocznicy, czy jest to bocznica produkcyjna, czy jest to bocznica handlowo-dystrybucyjna. Jeżeli mówimy o bocznicach produkcyjnych, to oczywiście zupełnie inną specyfikę mają firmy chemiczne, zupełnie inną firmy, które zajmują się produkcją stali.
takie czynniki jak godziny pracy danej bocznicy, bądź też czas obsługi danej bocznicy przez innych przewoźników też oczywiście są brane pod uwagę przy ustalaniu warunków obsługi. Wielkość magazynów surowców, wielkość magazynów produktów gotowych, wielkość samej produkcji, to wszystko ma znaczenie przy ustaleniu zasad współpracy i te zasady wspólnie uzgodnione z klientem znajdujemy wspólnie jakby w dyskusji. Optymalną częstotliwość obsługi, optymalne godziny obsługi oraz optymalną wielkość pojedynczej wysyłki. Oczywiście mogą być inne czynniki, które są z punktu widzenia klienta istotne. Jak najbardziej takie bierzemy pod uwagę. Ja podałem tylko jakby typowe takie, które występują najczęściej, natomiast zdajemy sobie sprawę, że dla różnych klientów są różnego rodzaju czynniki krytyczne, które warunkują rozpoczęcie takiej współpracy. Sama realizacja wysyłki to jeszcze nie wszystko. Oczywiście później następuje opieka nad wysyłką, tak zwana awizacja, częstotliwość tej awizacji oraz sam zakres informacji, który jest interesujący dla danego klienta, też podlega indywidualnej negocjacji i uzgodnieniu. Mówimy tutaj o sieci, którą obsługujemy na terytorium Polski, ale oczywiście obsługujemy transporty zarówno w eksporcie, jak i w imporcie. Wtedy ten odcinek Polski jest tylko jakby częścią usługi. Natomiast oczywiście oferujemy przewozy na całej trasie, zarówno w eksporcie, w imporcie, na kierunkach zachodnich, południowych i wschodnich, wraz z ewentualnymi dodatkowymi usługami, włączając w to tak zwaną ostatnią milę. Na kierunku zachodnim współpracujemy bezpośrednio z przewoźnikiem DB Cargo, od którego mamy stawki na odcinki niemieckie i tutaj mamy już duże doświadczenie w realizacji transportów na rynki niemieckie, holenderskie, belgijskie, francuskie, szwajcarskie czy austriackie. Na południu poprzez dostęp pociągiem Morawia do sieci CD Cargo jesteśmy w stanie dostarczyć pojedyncze wagony do każdej stacji w Czechach i na Słowacji, a także poprzez Czechy do krajów bałkańskich, takich jak Bułgaria, Serbia czy Chorwacja. Takie transporty są realizowane na bieżąco. Na kierunku wschodnim oprócz standardowych wysyłek mamy połączenie z siecią szerokotorową poprzez nasz terminal w Sławkowie Południowym, gdzie oprócz przeładunków istnieje możliwość także uzgodnienia dodatkowych usług typu magazynowanie, sporządzanie dokumentacji i dostęp poprzez sieć PKP LHS do rynków wschodnich gwarantuje nam realizację transportów na rynki typu Ukraina, Rosja czy Kazachstan. Generalnie nasza oferta jest skierowana do firm chcących zdobyć i utrzymać nowe kontrakty, nowe rynki oraz firm korzystających obecnie głównie z transportu samochodowego, niezadowolonych z jakby elastyczności obecnej oferty kolejowej na rynku. Zapraszamy do kontaktu. Jestem przekonany, że uda nam się wspólnie wypracować odpowiednie rozwiązania. Super, dziękuję bardzo Panie Krzysztofie, dziękuję Pani Aniu za zaprezentowanie produktu, który, jak Państwo widzieli, jest produktem bardzo elastycznym, produktem, który daje duże możliwości zarówno w transporcie krajowym, jak i tak jak tu Pan Krzysztof podkreślił, na kierunkach wschodnich, zachodnich, południowych. Ja chciałbym jeszcze dodać ze swojej strony, że akurat po stronie zachodniej, tak jak Pan Krzysztof powiedział, tu współpracujemy z
spółką DB Cargo w tym zakresie, która jest posiadaczem no, największej sieci kolejowej generalnie w Europie, tak więc jesteśmy podpięci do takiego organizmu, który no, jest najbardziej, że tak powiem, rozłożony po całej Europie i dociera we wszystkie zakątki. Tak więc zachęcamy do korzystania, też prośba, żeby Państwo pamiętali o aspekcie, o którym ja powiedziałem na samym początku, bo to też na pewno w jakiś sposób w niedalekiej przyszłości będzie wpływało na Państwa działalność biznesową. Proszę Państwa, to był przekaz z naszej strony i teraz zachęcamy serdecznie naszych widzów, naszych słuchaczy do zadawania pytań na czacie. Ten czat Państwo mają dostępny po prawej stronie Państwa monitora. Tam można wpisywać pytania, a my tutaj razem z Panem Krzysztofem i Panią Anią udzielimy odpowiedzi na te pytania, które do nas wpłyną. Tak więc czekamy teraz na pierwsze pytania i Państwa do tego zachęcamy oczywiście. Więc dajmy chwilkę jeszcze, bo to zawsze trzeba sformułować, napisać. Więc o, mamy pierwsze pytanie. Czy w ramach pociągów liniowych mogę przetransportować przesyłkę na Bałkany? Pani Aleksandra Konieczny. To tutaj może to pytanie bym skierował do pana Krzysztofa z prośbą o odpowiedź, a chyba też widziałem, czy też słyszałem, w wypowiedzi była też mowa chyba o tym kierunku, ale to jakby pan mógł jeszcze w szczegółach opisać. Tak, jak najbardziej. Realizujemy takie przesyłki w tej chwili, zarówno w eksporcie, jak i w imporcie. Tak naprawdę obecnie w naszej gestii są nawet przewozy tranzytowe przez Polskę z Bałkanów do Europy Zachodniej, gdzie naszej sieci w Polsce używamy jako sieci tranzytowej, także mamy w tym doświadczenie, nie ma praktycznie problemów, prosimy o przesłanie szczegółów zapytania i wtedy będziemy mogli rozmawiać o parametrach takiego połączenia. Super, dziękuję. Panie Krzysztofie, teraz widzę kolejne pytanie. Pan Paweł Krawczyk, czy pociągi liniowe obsłużą przesyłki do Rosji? To pytanie bym skierował do pani Ani z prośbą o odpowiedź. Tak, jak najbardziej. Jak wcześniej wspominałam, ja lub pan tutaj dyrektor Krzysztof Chmielewski posiadamy terminal w Sławkowie Południowym, który jest z jednej strony połączony z siecią LHS, a z drugiej strony z pociągami liniowymi. I tutaj nie jest tylko, jest ponad standardową usługę transportu. Tutaj jako grupa DB możemy świadczyć dla Państwa usługi, kompleksowe usługi logistyczne, gdzie możemy zaoferować spedycję zagraniczną lub jeżeli jest taka potrzeba, usługę przeładunku, magazynowania lub usługi spedycyjno-celne. Więc jak najbardziej jest możliwość. Super, dziękuję bardzo pani Aniu za odpowiedź. Teraz patrzę na kolejne pytanie, no, już się wyświetliła, to od razu bym pozostał może przy pani Aniu. Czy sieć połączona jest z portami ARA, bo tutaj pan Krzysztof wspominał o kierunku zachodnim. No to już jest takie bardziej konkretne pytanie, czy do portów ARA jesteśmy w stanie dojechać? Tak, tak. Nasze pociągi liniowe, zarówno pociąg Silesia, jak i pociąg Mazowia, jest połączony z siecią DB Cargo AG, skąd tranzytem docieramy do i odbieramy przesyłki z portu właśnie Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia. Jak najbardziej, to nie jest dla nas nowe, od lat realizujemy takie przesyłki. Możemy również świadczyć usługi na całym odcinku. Z portów do Polski lub odwrotnie. Super. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie, jaki minimalny próg wagonów mogę zamówić w tym systemie? To pytanie bym skierował do pana Krzysztofa z prośbą o odpowiedź, czy jest jakiś minimalny próg. A jeżeli tak, to jaki?
No, generalnie sieć jest przeznaczona do transportu pojedynczych wagonów i grup wagonowych, więc tak naprawdę minimalnym progiem wysyłki to jest pojedynczy wagon. Oczywiście to ulega jakby w uzgodnieniu z klientem podczas przygotowywania oferty, natomiast sama oferta może być później zmodyfikowana, czyli jeżeli klient jest zainteresowany jakimiś grupami wagonowymi bez udziału samych pojedynczych wagonów, natomiast w trakcie realizacji kontraktu wyniknie taka potrzeba, to jesteśmy w stanie szybko to elastycznie zmienić i uwzględnić to w potrzebach. Minimalna wysyłka to jest jeden wagon. To jest jeden wagon. Super, dziękuję bardzo Panie Krzysztofie. Patrzę, czy są kolejne pytania. Na chwilę obecną jeszcze żadne kolejne nie wpadło. Dajmy jeszcze chwilkę uczestnikom. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo tam Panie Krzysztofie wspominał o zaletach tego systemu. Tak jak ja wyłapałem, to główną zaletą jest to, że jest przewidywalność tego systemu, tak? Co do czasu, co do miejsca dostawy, czyli to jest zbudowane na bazie harmonogramów, czy też normalnych rozkładów jazdy, które funkcjonują, powiedzmy, może to zły przykład, ale coś tak jak w pasażerce, tak? W transporcie pasażerskim, że wiemy, o której godzinie w danym dniu pociąg się pojawi w danym miejscu, tak? Albo odjedzie z danego miejsca, tak? Ta przewidywalność chyba jest takim dokładnie dużym. Tak, to są czas przewozu i przede wszystkim przewidywalność, to jest bardzo ważne dla klientów realizujących pewne ciągłe procesy produkcyjne, na przykład w chemii, gdzie przewidywalność dostawy surowców ma kluczowe znaczenie do optymalizacji pewnych procesów, także jest to niewątpliwie jedna z zalet tego systemu. Super. Tu wpadło kolejne pytanie. Z jakim wyprzedzeniem można zamówić transport? Rozumiem wyprzedzeniem czasowym, tak? Czyli jak szybko trzeba to zamówienie złożyć, żeby móc przesyłkę nadać, tak? Tak to rozumiem, więc tu prośba o odpowiedź. Może pana Krzysztofa bym poprosił, jak już byliśmy przy głosie, o odpowiedź. Tak naprawdę to zależy od indywidualnych uzgodnień dla danej bocznicy. W praktyce to wygląda tak, że jest to pomiędzy 7 dni tam, gdzie jest uzgodniona obsługa raz w tygodniu, do jednego dnia tam, gdzie jest uzgodniona obsługa codzienna. Natomiast sama częstotliwość obsługi oczywiście zależy od wolumenu i wielkości pojedynczej wysyłki. To jest w ramach indywidualnych uzgodnień. Od 1 do 7 dni. Z mojej strony chciałabym dodać, że pan Krzysztof mówił o standardowych stacjach, które obsługujemy, ale jeżeli są nowe stacje, które chcemy dodać w przyszłości, to tutaj jednak wymagany jest dłuższy czas, tak około 2 tygodni. Jest to czas, który potrzebujemy na rozpoznanie warunków technicznych danej stacji, bocznicy, jak również na przeszkolenie pracowników i zaplanowanie dobrej obsługi w przyszłości. A później to już jest, odbywa się zgodnie z regularnymi rozkładami jazdy. Dziękuję. A to mam pytanie, to obsługę bocznic to też jest w naszej ofercie. To też jesteśmy w stanie klientowi zaoferować taką obsługę bocznicy, jeżeli jest taka potrzeba? Tak, tak, to zależy tak, wszystko to zależy wszystko od klienta, prawda? Jeżeli ma operatora bocznicy, który obsługuje regularnie bocznicę, to nie ma konieczności jakby wjazdu na samą bocznicę, ale jeżeli klient sobie życzy tego i nie ma innej możliwości, to jak najbardziej jest możliwość zaoferowania obsługi bocznicowej przy okazji tych transportów. Super, czyli bardzo elastycznie, tak kompleksowo, w zależności od potrzeb klienta. Patrzę, dziękuję Pani Aniu za odpowiedź, patrzę, czy wpadły jeszcze jakieś kolejne pytania, ale na chwilę obecną nie widzę tych pytań. Ja jeszcze chciałbym dopytać tutaj Panie Krzysztofie, bo wspomniał Pan o kierunku wschodnim, czyli ten kierunek wschodni to chyba jest realizowany, tak jak Pani Ani powiedziała, głównie na styku z linią LHS, tak? A jak daleko ten kierunek wschodni sięga? To jest Rosja? To czy jest możliwość dalej? Czy
przetransportowania towarów? No z kierunków, które tak, z kierunków, które obsługiwaliśmy bądź obsługujemy obecnie, to tak naprawdę najdalsze trasy to są realizowane do Kazachstanu. Rosja to jest raczej w okolicach Moskwy, ale tutaj nie ma żadnych ograniczeń, możemy oferować praktycznie na całym terytorium Rosji. Także nie ma tu jakby ograniczenia terytorialnego tutaj. Ograniczenia, okej. Super. Dziękuję Panie Krzysztofie. Tu wpadło kolejne pytanie, czy zapewniają Państwo wsparcie w obsłudze celnej? To może to pytanie bym skierował do Pani Ani z prośbą o odpowiedź. Tak, jak najbardziej. Wcześniej już wspomniałam, ale teraz jeszcze mogę to powtórzyć, że przy okazji transportów z lub na wschód jest możliwość zapewnienia obsługi celnej. Tak, mamy zaprzyjaźnione, sprawdzone agencje celne, które świadczą nam takie usługi, więc nie będzie problemu z dodatkowymi usługami, jakim jest obsługa celna. Więc tak, odpowiadam, jest możliwość. Super, dziękuję bardzo za odpowiedź. No czekamy jeszcze na kolejne pytania. Tutaj jeszcze chciałbym dopytać, bo też bardzo ciekawy kierunek, wydaje się kierunek południowy. Pytanie jest, bo ten kierunek południowy, tu Pan Krzysztof nakreślił, powiedzmy od południowej granicy Polski w kierunku właśnie Bałkanów, że te transporty możemy realizować. A czy w ogóle wchodzi w grę taka możliwość, żeby były one realizowane na całym odcinku, czyli mówimy od portów polskich aż właśnie po Bałkany? Czy tutaj jest taka możliwość rozbudowania sieci, czy no jak to wygląda? Czy jest możliwość właśnie rozbudowania sieci w tym kierunku, na całej tej linii? Oczywiście, jeżeli no podejrzewam, klient będzie chciał. Pytanie, czy jest taka możliwość? Tak, na razie w obecnej chwili przewozy w kierunkach południowych są realizowane w oparciu o poza terytorium Polski, oczywiście głównie na bazie przewoźników narodowych. Mamy także naszą spółkę DB Cargo Czechia, która już świadczy usługi przewozowe na rynku czeskim i słowackim. Mamy prywatnych przewoźników, którzy też mogą być uwzględnieni w ofercie oraz współpracujemy z firmami spedycyjnymi, które specjalizują się w kierunku południowym i tak naprawdę możemy elastycznie dobierać te komponenty do stworzenia takiej oferty, która będzie jak najlepiej pasowała dla danego przewozu. To zależy po prostu od tego, co to jest, w jakiej relacji, w jakim kierunku elastycznie dobierzemy odpowiednie środki do danego zapytania. Super, fajnie. Dziękuję bardzo Panie Krzysztofie za odpowiedź. No, na chwilę obecną nie widzę nowych pytań. No, dajmy jeszcze chwilkę, może się jeszcze jakieś pytania pojawią. Jeszcze chciałbym tylko dopytać o punkt styku z szerokim torem, bo to jest taki zawsze gdzieś punkt, który powoduje no pewne wyzwania związane z przeładowaniem danego towaru, tak, z jednego toru na drugi. Czy tutaj tą usługę związaną z tym przeładunkiem w pełni też zapewniamy, a jeżeli tak, to w jakim zakresie, jak to generalnie wygląda właśnie na tym terminalu, o którym Pani Aniu, Pani wspominała, tym szerokotorowym LHS-u, tak? Czy tej linii LHS-u, z którą mamy styk w terminalu? Pani mogła powiedzieć tak, tam, jakie usługi przeładunkowe wchodzą w grę? Jest możliwość przeładunku zarówno towarów ciekłych, jak i stałych, tak? Jeżeli Państwo są zainteresowani, to zapraszamy do kontaktu. Odpowiemy na wszystkie zapytania, więc jak najbardziej tutaj możemy uzgodnić z Państwem technologię przeładunku i rodzaj.
Super. Czyli przeładunek chemii też wchodzi w grę. Tak, to są towary ciekłe, tak, płynne, przeładunek chemii i również towarów stałych. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Pani Aniu. No patrzę na tablicę, nie widzę nowych pytań. To pytanie do Pana Krzysztofa, do Pani Ani. Czy chcieliby coś jeszcze na zakończenie dodać? Jeżeli tak, to proszę o zabranie głosu. Jeżeli nie, to będziemy zachęcać do kontaktu naszych widzów. No ja chciałbym jeszcze raz zachęcić do bezpośredniego kontaktu z nami. Jeżeli mają Państwo jakieś wątpliwości, jakieś niewyjaśnione kwestie, które tutaj nie zostały poruszone, które być może Was dręczą, to zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy w stanie tutaj wspólnie wypracować nowe rozwiązania. Mamy już wiele takich przykładów, że w sytuacjach, w których wydawały się transporty stosunkowo trudne, po wspólnych uzgodnieniach one wystartowały, są realizowane z sukcesem i nie widzimy, że tak powiem, problemu, żeby to można było dalej kontynuować. Także jeszcze raz zachęcam do kontaktu z nami. Dziękuję. Super, dziękuję. Dziękuję, Panie Krzysztofie. Ja dziękuję, nic nie mam do dodania. Również zapraszam do kontaktu. Dziękuję za udział. Super, dziękuję Pani Aniu, dziękuję Panie Krzysztofie. No tak oto dobrnęliśmy do końca naszego dzisiejszego webinara. Dziękujemy bardzo wszystkim widzom, słuchaczom za poświęcenie czasu i wysłuchanie tego, co chcieliśmy przekazać. Tak jak tutaj Pan Krzysztof i Pani Ania wspomnieli, zachęcamy do kontaktu. Ja bym ze swojej strony chciał tylko dodać, że wszystkie osoby, które zgłosiły swój akces do naszego dzisiejszego webinara, ten materiał, który żeśmy wyświetlali podczas webinara, otrzymają drogą elektroniczną, tak więc te namiary kontaktowe, które Państwo obecnie widzą, na slajdzie również do Państwa dotrą w formie maila, więc zachęcamy, żeby Państwo dopytywali, jeżeli Państwo czegoś jeszcze, że tak powiem, nie wiedzą albo chcieliby coś uszczegółowić. Zachęcamy do kontaktu, dziękujemy serdecznie za dziś, no i prosimy śledzić nasze media społecznościowe, bo to jest jeden i to jest nie jedyny webinar, który na pewno będziemy realizować dla Państwa w niedalekiej przyszłości. Dziękujemy.